Cześć, moi drodzy, witam Was i zapraszam na porządki w ostatniej szufladzie w mojej komodzie z kosmetykami do makijażu. Zaczynałam to robić we vlogmasach w poprzednim roku i zrobiłam wszystkie poza tą ostatnią, która myślę, że jest najgorsza, bo jest to szuflada z produktami do ust i jest ich tam bardzo dużo i pewnie dlatego właśnie cały czas byłam taka zniechęcona i odwlekałam to jak najbardziej, no ale mamy już październik, za chwilę będą następne vlogmasy, a ja jeszcze nie zrobiłam porządku w tej ostatniej szufladzie, więc myślę, że to najwyższa pora. Jak widzicie, dalej towarzyszą nam dynie z filmu OBL, ale chyba po prostu przez jakiś czas jeszcze tu poleżą. Ale dobra, no cóż, tak jak mówię, no szuflada z kosmetykami do ust jest najgorsza, dlatego że tych produktów mam najwięcej. Oczywiście wiadomo, że jedną konturówkę zużywa się przez jakiś czas, jakbym jej używała codziennie, jedną płynną pomadkę, jeden błyszczyk, jedną szminkę, a ja mam tego wszystkiego po kilkadziesiąt sztuk szminek w sztyfcie. Kilkadziesiąt płynnych matowych pomadek, kilkadziesiąt błyszczyków, kilkadziesiąt, nie wiem, szminek w kredce pewnie też kilkadziesiąt. No jest tego bardzo dużo i powiem Wam, że myślałam nawet dzisiaj o tym, dlaczego to się tak kumuluje. No i to, no myślę, że rozwiązanie jest proste, dosyć oczywiste. No ja jak gdzieś tutaj dla Was nagrywam przeglądy różnych kolorów szminek, na przykład z Avonu, no to kupuję je wszystkie kolory z danej serii, no i potem one sobie leżą. Używam na przykład z całej serii dwóch, trzech odcieni, które najbardziej mi się podobają, a reszta leży. Jakieś tam, wiecie, przychodzą nowości, kupuję jakieś nowości, wychodzą nowe kolekcje, coś tam sobie zamawiam, no więc te produkty są gdzieś na wierzchu. Z nich korzystam częściej, a to, co starsze, gdzieś tam na dnie się chowa. No i cały czas to, co nowsze jest przykrywane, wiecie, kładę na wierzch, starsze są coraz bardziej spychane na dno i możliwe, bardzo możliwe, że dzisiaj odkryję w szufladzie jakieś rzeczy, które szminki, błyszczyki, które uwielbiałam, ale no właśnie zostały gdzieś tam przykryte innymi, nowszymi kosmetykami. Także no zaraz zobaczycie zresztą, jak to fatalnie wygląda, bo jeśli kojarzycie, jakich rozmiarów są te szuflady z vlogmasów, że na przykład w niektórych miałam korektory, bazy, podkłady i pudry, to tutaj mam jedną szufladę całą w konturówkach, szminkach, błyszczykach, pomadkach różnego rodzaju. Bardzo dużo, także uprzedzam, żebyście się nie przestraszyli. I cóż, no większość pewnie będę wyrzucać, bo te, które są stare, no to trzeba wyrzucić. Jak jest coś nowszego, w dobrym stanie, gdzieś tam raz maźnięte, to zobaczymy. No jak ktoś by był chętny, to mogę za jakieś tam groszowe sprawy oddać. No a te, które gdzieś tam rzeczywiście bardzo mi się podobają, bardzo lubię, to sobie zostawię. Ale mam nadzieję, że będzie to naprawdę super ograniczona ilość i jestem podekscytowana na samą myśl, jak to wyjdzie na koniec, ile tego zostanie, także trzymajcie za mnie kciuki, ja sobie spinam włosy, żeby mi tutaj nie przeszkadzały i zaczynamy. Nagram to sobie na pamiątkę i przy okazji pokażę też Wam, także uwaga, mam nadzieję, że jesteście gotowi. No, tak, to jest pełna szuflada produktów do ust i jak widzicie, to wszystko po prostu leży już na wierzchu. Kiedyś tu był podział. Tam miałam jakieś rzadziej używane szminki w sztyfcie i w kredce. Tutaj były błyszczyki w tym miejscu. Tu nawet widać, że kilka stoi, ale no pomiędzy tym jest też tysiąc jakichś powrzucanych przypadkowo. W tym miejscu były szminki w sztyfcie, których używałam często. A tutaj pomadki w płynie, które są teraz przykryte. O! Jak to odgarnę, to możecie zobaczyć właśnie. To są te pomadki w płynie. Tak były poukładane, no ale niestety inne je przykryły. I jeszcze tam z tyłu konturówki. Także wyjmuję tą szufladę i postaram się tutaj no, ogarnąć. No dobra, i tak jak Wam wspominałam, to co jest tutaj najłatwiejsze, względnie zorganizowane, to te konturówki. Ich tutaj jest no najmniej, więc pierwsze od nich zacznę. Przyniosłam jeszcze garść konturówek, które mam gdzieś w torebkach,
albo leżą na wierzchu na moim biurku, bo z nich najczęściej korzystam, ale mimo wszystko przejrzę je i jeśli jest też jakaś stara, czy taka, z której rzadko korzystam, to no, też chcę sprawdzić i ewentualnie odłożyć. No dobrze, zrobiłam już podział. Te konturówki, które widzicie tutaj, to są te, które zostawiam, czyli no, kredki, które bardzo lubię i których bardzo często używam, ale ja zostawiłam też część takich, których no, może nie używam jakoś specjalnie często, ale są bardzo fajne. No, szczególnie czerwienie to są takie konturówki, których używam raczej rzadko, no ale ile w sumie ich tu mam? Trzy, tak? Nie, cztery. Chyba cztery czerwone, no ale części się pozbyłam czerwonych, w sumie kilku, więc cztery sobie zostawiam. Jak już od czasu do czasu zrobię czerwone usta, to się przydadzą. Dużo, no przede wszystkim brązy, różnego rodzaju nudy i różowych zdecydowana mniejszość. Teraz dosyć rzadko korzystam właśnie z takich różowych kredek, w ogóle rzadko robię różowe usta. Ale jak są jakieś takie fajniejsze, co wiem, że jeszcze jak będę miała ochotę na różowe usta, to z nich skorzystam, to sobie na razie zostawię. Może kiedyś tam z czasem się jeszcze pozbędę kilku. Tutaj kilka takich konturówek, co nie wiem, zapytam się, czy moja mama chce jakąś z nich, a jak nie, to mogłabym wszystkie razem wystawić za, nie wiem, za jakieś tam 5 zł, żeby ktoś zużył, jeśli ktoś by miał ochotę. A tutaj są wszystkie, które wyrzucam. Proszę, tyle. Są tu fajne konturówki. Przede wszystkim konturówki z Eveline, takie z temperówką. Natomiast no one już się zepsuły, one już śmierdzą. Są też takie starsze, bardzo ostre róże. Ja gdzieś tam w okresie mniej więcej w liceum miałam fazę na takie kolory. No a teraz już nie używam. Make a Shape, też bardzo fajne konturówki z Eveline. Te bardziej brązowe lubię i gdzieś tam korzystałam. Mam w zapasie zresztą też, więc bardzo lubię te bardziej takie nudy. A te różowe wyrzucam, bo to dosyć stare egzemplarze i już też śmierdzą. Także te idą do śmieci. Tutaj też przyniosłam kilka produktów do ust, które miałam w torebkach, ale to są raczej takie, które są albo bardzo nowe, albo moje jakieś tam ulubione, więc stąd myślę, że niczego się nie będę pozbywać. Są tu nowe pomadki matowe z Oriflame, błyszczyk arbuzowy z Ziai i pomadka nawilżająca z Avonu. Bardzo lubię te z Max Factora Lipfinity, szczególnie właśnie ten kolor 160. Coś z Glam Shopu, z kolekcji Belle. Tutaj błyszczyk też z Belle. Z Glam Shopu błyszczyk też. Tu jakiś błyszczyk z Avonu. Drugi. O, już się nie mieszczą. Belle, Oriflame, Belle i Lovely chyba, albo Vivo. Także te już stąd zabieram, te zostaną. No i tu z szuflady dalej chciałabym wyciągać to oczywiście kategoriami, czyli błyszczyki najpierw, potem matowe pomadki i tak dalej. Natomiast widzicie, że tutaj jest taki miszmasz, że chyba mi się to nie uda. Więc powiem Wam, że chyba będę robiła to tak bardziej spontanicznie, czyli nie będę już wykładać na podłogę, tylko stąd sobie będę brać. Albo zostawiam, albo odkładam. Także, no cóż, co mi pozostaje? No działać, bo jest tego dużo. Let's
No dobra, mała aktualizacja, co tu się dzieje. Opróżniłam kolejną część tej wkładki w szufladzie. No i na razie niby to odłożyłam jako, że no, że zostają, ale i tak będę je jeszcze przeglądać, bo zostawiałam na przykład nowsze serie jakieś, ale potem będę chciała jeszcze wszystkie po kolei otworzyć, żeby sprawdzić, które konkretnie kolory chcę zostawić, które na przykład mi się bardzo podobają, a co jest podobne, a może już nie potrzebuję, czegoś nie chcę już powielać, więc też tutaj jest dużo czerwonych szminek, aż tylu nie używam, więc będę to jeszcze przeglądać. Tutaj są te, które odłożyłam, sorry za ten syf obok, ale to są te, które odłożyłam, że są do wyrzucenia albo do oddania dalej, a te stojące tu w tym miejscu to są szminki z Avonu, o których chcę jeszcze zrobić film, bo wyszły teraz nowe, jakby odnowiona formuła, więc z tymi chcę porównać. Także na razie tyle i lecimy dalej. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love, this is all we got. Show me life, show me love, this is all we got. Show me love, show me love. Nie mogę w to uwierzyć, ale to nareszcie koniec przeglądania, chociaż takiego, wiecie, pierwszego. Idę teraz umyć tą tackę, zmyć te słocze i będę tutaj próbowała to z powrotem chować. Jeszcze się będę zastanawiać, bo tak jak Wam mówię, mam milion czerwonych szminek, milion beżowych, dużo błyszczyków. No, muszę jeszcze się zastanowić. Odłożę pewnie też takie, które chciałabym dać mamie, także no, idę najpierw umyć to. Jestem z powrotem, tacka jest wyczyszczona względnie, to co się dało, bo tu na przykład jest coś z pomadki, czego domyć nie mogę, ale już tu zostawiam. No i tak, tutaj są konturówki, które chcę zostawić i wkładam je w tą samą przegródkę, co wcześniej, żebym, no wiecie, już się po prostu przyzwyczaiłam tak mniej więcej, gdzie co jest i wolałabym tego nie zmieniać, żeby nie szukać, więc wkładam je tutaj. Wydaje mi się, że tak wizualnie wyszło, że jest ich nawet więcej niż wcześniej, ale to dlatego, że tutaj włożyłam wszystkie moje konturówki, które też miałam, tak jak Wam mówiłam, gdzieś tam w torebkach, na biurku porozkładane, a teraz je też tu dołożyłam, więc są wszystkie. Jak widzicie, robiłam jeszcze raz przegląd
co chcę zostawić, a czego nie, jeśli chodzi o te kredki, także to tyle, jeśli chodzi o to. I teraz, cóż, znowu się rozłączę na chwilę, zrobię sobie jeszcze raz przegląd tych szminek po tej stronie, które tu trochę widać, nad którymi się zastanawiam, czy zostawić czy zostawić, czy nie. To znaczy, większość myślę, że tak, ale pewnie są tutaj też takie pojedyncze sztuki, które, na przykład czerwienie, których chciałabym się pozbyć, zredukować ilość. Niektóre szminki pewnie też oddam mamie, więc jeszcze raz zrobię tutaj przegląd tych kolorów, porównanie pewnie różnych czerwieni, która mi bardziej odpowiada, czy nie są zbyt do siebie podobne, także zaczynam działać. In the streets and the cities.
No dobrze, moi drodzy, plecy mi zaraz pękną, więc niestety muszę kończyć. Niestety, ponieważ wiem, że to nie wygląda idealnie, ale naprawdę, po pierwsze pozbyłam się, już Wam pokazuję tutaj, to są rzeczy, jakie odłożyłam, taki karton. Nie wiem, przejrzę je i część pewnie jeszcze wyrzucę, a część odłożę na jakieś, jakiś duży jeden zestaw, może dwa, za grosze, żeby ktoś sobie, nie wiem, może potestował, może do czegoś tam wykorzystać. A część wyrzuciłam już. No a to są te rzeczy, które chcę, żeby zostały. Dla mnie to i tak ogromny postęp, patrząc na to, jak wiele jest produktów w tamtym pudełku. No i tak, jak to podzieliłam. Tutaj mam wszystkie pomadki w sztyftach. Jest ich znacznie mniej niż wcześniej, ponieważ teraz no, niezbyt często z takich korzystam. I to są no, głównie nudy i brązy. Następnie pomadki w płynie matowe, takie zastygające, trwałe. Tu mam ich dużo mniej, bo wcześniej one zajmowały tą część, a teraz są tylko tutaj. Następnie ta część mała jest podzielona. Tutaj mam kredki, szminki po prostu w kredkach. Natomiast to i to wszystko to są pomadki czerwone. Powiem Wam, że muszę zrobić tego przegląd, ale naprawdę już nie mam siły, już mi plecy bardzo bolą od schylania się nad tym, więc dzisiaj już odpuszczam. Ale muszę zrobić przegląd jeszcze tych czerwieni, bo no, nie potrzebuję tylu. Nawet nie wiem, czy trzy są mi potrzebne. No a tyle to jest zdecydowanie za dużo, także jeszcze będę to oglądać. No i jak widzicie, to na przykład tak pół leży, bo jest ich na tyle mało, że nie da się ich postawić. A jak leżą całkiem na płasko i wszystkie się zaczną zakrywać, to też nie będę wiedziała, co tam jest, więc w ten sposób. Konturówki to już były. No i tu są błyszczyki. Tak naprawdę nie ma się co oszukiwać. To jest domino, tylko wystarczy, że ruszę tą szufladą i to się poprzewraca. Niestety ta przegródka też jest trochę za duża na tą ilość błyszczyków. Więc jak ja to ruszę, to one zaraz się poprzewracają. Ale nie wiem, może to i dobrze, bo jak stoją, no to nie widzę, co to za błyszczyk. A jak się przewrócą, no to gdzieś tam będzie mi łatwiej wybrać. Więc tak. No wiem, że wciąż jest ich tego wszystkiego tutaj bardzo dużo. Natomiast uważam, że postęp i tak zrobiłam. Wielu produktów się pozbyłam i starych, i takich, których też już nie używam, kolorów, których już nie lubię nosić. A zostawiłam to, co w ostatnim czasie sprawia mi większą przyjemność. No, także to tyle. Cieszę się, że w końcu zabrałam się za tą szufladę również. Idę ją zapakować do komody. Okej, jestem już tutaj jeszcze na koniec, żeby Wam się pokazać. Zajęło mi to prawie 2 godziny, a jak sami wiecie, no jeszcze chciałabym tam dokładnie przyjrzeć czerwienie szczególnie. No i pewnie z czasem też znowu wyjdzie w praniu, że których się tam kolorów rzadko używam. No więc wtedy znowu pewnie zrobimy jakiś przegląd, jakąś redukcję, ale no i tak jest już dużo lepiej, przynajmniej obejrzałam wszystkie rzeczy, jakie mam w tej szufladzie. Przypomniałam sobie o niektórych. No i teraz pewnie będę też korzystać z takich trochę zapomnianych. Ale powiem Wam, że plecy mnie tak bolą od tego schylania się nad szufladą i nad tymi wszystkimi kosmetykami, że szok. Idę sobie zaraz zrobić herbatkę i trochę odpocząć, bo normalnie... O, Jezus. Dobra, no więc to tyle. Nie wiem, może kolejne porządki, przeglądy tych szuflad, jakaś organizacja w czasie vlogmasów, tak jak rok temu, zobaczymy, czy będzie sens to robić. Póki co dzięki wielkie za oglądanie, za towarzyszenie mi tutaj w tych porządkach. No i co? I tyle. Widzimy się w kolejnym filmie, mam nadzieję, że już niedługo. Przesyłam Wam buziaczki. Pa!